Mamy, proszę państwa, nowy budynek pod słońce. No. I tu obserwujemy, jak nasze na strugę czarną jeżdżą, proszę państwa, z bazyliki katolickiej. I one tak jeżdżą, że raz szybciej odjedzie, teraz odjechał szybciej. Jak miał dwie po, to odjechał pół minuty po. I ludzie nie zdążyli i czekają. Proszę bardzo. I ludzie czekają. A wczoraj późno odjechał i tłok w autobusie. No, każdy chce być na pętli, żeby się rozsiąść, żeby wsiąść. Ale to nic na nikogo nie można liczyć, bo raz za szybko odjeżdża ten 140, jakiś facet psychiczny odjeżdża za szybko i ludzie nie zdążą, bo mają wyliczone co do sekundy, ale tu nie ma perfekcji. Jest jak na wiosce. Także kto był niczom, będzie wsiom. No tu mówią, że to wiesz, Warszawa, że to najdłuższy chyba w Polsce blok. Państwo zobaczą, taki długi blok. No i co z tego? Warszawa Wschodnia. Liczy się mentalność, to co masz we łbie, to co masz w głowie. Także jedźmy na Czarną Strugę, ale to od Warszawy daleko nie jest, to więc... Tak jak i tu. No, bo tam robią te filtry, wiesz, no, no. Wody z tej do picia. Filtry, to więc liczymy na tę ciepłą wodę. Ale teraz, żeby wcześniej odjechał minutę, to niemożliwe. Odjedzie później, także my jeszcze zajedziemy tam, jeszcze później. Niech się Piotruś wścieka.